Zapraszamy na wakacyjny cykl Dumni z historii, w którym będziemy poznawać tak naprawdę historię miasta Mysłowice. A jak historia, to Muzeum Miasta Mysłowice. Moim gościem jest Wojciech Kubowicz, Muzeum Miasta Mysłowice. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy od czasów średniowiecza. Tak, od czasów średniowiecza, bo wtedy zaczyna się historia naszego miasta. My w tym roku obchodzimy 660. rocznicę istnienia miasta Mysłowice i może cofnijmy się do momentu, w którym ta historia się zaczyna. I mówię tutaj o tej historii zapisanej na kartach dokumentów, bo tą cezurą, którą przyjmujemy jako początek historii miasta Mysłowice, to jest rok 1360 i od tego datujemy te nasze 660-lecie. Jest to rzeczywiście dokument wystawiony 8 grudnia 1360 roku przez księcia opawsko-raciborskiego Mikołaja II, w którym to darował rycerzowi Otonowi z Pilicy miasto Mysłowice. Tam ono jest wprost wymienione, miasto, które posiadało już prawa miejskie. Jest to pierwsza historyczna wzmianka, jest to jednocześnie taka umowna cezura, dlatego że pamiętajmy o tym, że nie jest to dokument lokacyjny, czyli ten dokument, ten akt założycielski miasta, niestety taki się nie zachował lub być może jeszcze nie został odnaleziony. Trzeba mieć taką nadzieję, że może jeszcze gdzieś historycy znajdą, może akurat Muzalnica, może któryś inny z naszych badaczy tutaj lokalnych. To pewna umowna data, od której datujemy początek istnienia miasta Mysłowice, dlatego że to miasto z pewnością istniało dużo, dużo wcześniej. Osada, początkowo osada, która została założona gdzieś tutaj w pobliżu Czarnej Przemszy. Ludność, która tutaj przybyła, mieszkała w lesie, namyśliła się, pomyślała i udała się nad brzeg Czarnej Przemszy, aby tutaj założyć pierwszą przedlokacyjną osadę. Jest to legenda, ona nie jest potwierdzona historycznie, natomiast to z niej też wywodzono nazwę miasta Mysłowice. Podsuwa myśl, pomyśleć. To jedna z hipotez dotycząca powstania nazwy miasta Mysłowice, natomiast generalnie dzisiaj przyjmuje się, dlatego że ta konstrukcja jest dosyć oczywista, Mysłowice, czyli ten rdzeń to stanowi imię założyciela miasta, Mysł lub Mysław, natomiast ten przyrostek, który później powstał, Wice, to wskazuje wyraźnie, że jest to nazwa patronimiczna, czyli nazwa odojcowska, czyli od założyciela miasta Mysłowice, to raczej w tą stronę trzeba iść. Kolejne pytanie i kolejna kwestia, którą teraz będziemy omawiać, to jest kwestia herbu miasta. Trzeba pamiętać, że Mysłowice jako miasto z olbrzymią tradycją, z historią, miasto średniowieczne, miało swój herb i ma do dzisiaj. Jego wyobrażenie jest opisane bardzo dobrze w takim zarządzeniu ministra spraw wewnętrznych z 2 czerwca 1937 roku. Ja może pozwolę sobie je zacytować. Herbem miasta jest w polu błękitnym głowa świętego Jana Chrzciciela z zamkniętymi oczami, włosami czarnymi i takim samym zarostem pełnym. Twarz barwy naturalnej. To jest opis, który został zapisany w tym rozporządzeniu i ono wyraźnie mówi, że jest to głowa świętego Jana Chrzciciela. No tak, ale dzisiaj wiele osób, które nas zapewne też ogląda, no często powie, że no nie, to niekoniecznie jest święty Jan Chrzciciel, to jest Mysłów, ten legendarny założyciel miasta Mysłowice. Tak, rzeczywiście, dlatego że są tutaj pewne wątpliwości, które też były na przestrzeni lat, dlatego że w naszym herbie ta głowa powinna być złożona na misie. Taki to jest element, atrybut tego świętego. Niestety tej misy tam nie ma, co powoduje, że rodzą się pewne wątpliwości. Jest jeszcze jeden problem, mianowicie w średniowieczu nie było w Mysłowicach kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Mamy do dzisiaj kościół pod wezwaniem świętego Krzyża czy Narodzenia Najświętszej Marii Panny, natomiast nie było kościoła parafialnego świętego Jana Chrzciciela. Tutaj oczywiście są argumenty różnych stron, spierają się wszyscy o to, czy jednak to Mysław, czy święty Jan Chrzciciel. Wydaje się, że jest to głowa świętego Jana Chrzciciela. Tak też zapisał, tak jak mówiłem już wcześniej, pierwszy autor monografii miasta Mysłowice, Jakub Lustig, chociaż on też nie był w stanie wskazać, skąd ten herb powstał, skąd on jest. Część osób wywodziło to, że może z biskupstwa wrocławskiego, ale trzeba pamiętać, że Mysłowice do XIX wieku nie przynależały do biskupstwa wrocławskiego, tam też w herbie miasta i w herbie biskupim mamy tego świętego Jana Chrzciciela. Jeżeli idzie o biskupstwo krapkowskie, też niestety ci właściciele, którzy później władali Mysłowicami, no nie jesteśmy w stanie wykazać tej łączności ze świętym Janem Chrzcicielem. Z tym, że no, bardzo jest to możliwe, że jest to święty Jan Chrzciciel, dlatego tak oficjalnie przyjmujemy. Poza tym trzeba pamiętać jednej rzeczy, że w roku 2000 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na wniosek władz miejskich, a także arcybiskupa Damiana Zimonia zdecydowała, że patronem miasta Mysłowice jest Jan Chrzciciel.
Często czytamy w różnego rodzaju informacjach historycznych na temat miasta Mysłowice, że było to miasto o charakterze wiejskim, tak na początku oczywiście. Tak, ono rzeczywiście miało taki charakter, dlatego że trzeba pamiętać, że miasto Mysłowice nie było olbrzymią metropolią, ale miastem było, o czym pamiętajmy cały czas. I w momencie lokacji miasta, wytyczenia rynku, na którym się dzisiaj znajdujemy i który jest w tym miejscu, w którym był również w średniowieczu, zmieniła się oczywiście zabudowa, bo trzeba pamiętać, że w momencie lokacji miasta na prawie niemieckim ta zabudowa była tutaj drewniana. Zasadzica, który się pojawił, później stał się wójtem i sprawował władzę w tym mieście w imieniu pana feudalnego właściciela miasta, wytyczył ten plac, wytyczył parcele, na których budowali się mieszczanie i mieliśmy tutaj zabudowę, tak jak powiedziałem, drewnianą, a za tymi domami były pola, były ogrody, były łąki. I rzeczywiście głównym zajęciem mieszczan w tamtym okresie było rolnictwo, ale nie tylko. Blisko mamy rzekę, pewnie rybołówstwo, tutaj też trzeba by wymienić rzemiosło i kupiectwo, bo miasto też miało ten charakter handlowy. Pamiętajmy, że rynek to jest miejsce, w którym toczy się handel w okresie średniowiecza, a Mysłowice też są na trakcie wiodącym z Krakowa do Bytomia. Stąd trzeba pamiętać, że po wytyczeniu rynku, po budowie domów, po wytyczeniu ulic, powstają także obwarowania. Mysłowice nie miały murowanych obiektów obronnych, natomiast miały dwie bramy bardzo ważne. Brama krakowska w ciągu ulicy, dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej, ona zresztą tam jest 25 metrów gdzieś od rynku, i po drugiej stronie była brama bytomska. Także niewielka brama znajdowała się przy ulicy Kaczej. Jest ulica Wałowa, do dzisiaj się zachowała. Ta nazwa też nieprzypadkowa, dlatego że trzeba pamiętać, że nie mamy murów obronnych, ale jednak ten charakter obronny stanowiły wały, wały ziemno-drewniane, zwieńczone palisadą, która chroniła miasto przed atakiem. A od strony wschodniej oczywiście rzeka w sposób naturalny chroniła miasto przed ewentualną agresją. I przez długie, długie lata Mysłowice nie rozwijają się tak, byśmy tego oczekiwali. Na pewno nie możemy się porównać z takim miastem jak Wrocław. Chciałem tylko dopytać, czy z tamtych czasów coś się zachowało jeszcze w naszym mieście według informacji Muzeum Miasta Mysłowice? Jesteśmy na Mysłowickim Rynku, ale czy coś się zachowało? Przede wszystkim ten układ urbanistyczny, który jest. Zabudowania oczywiście nie, dlatego że tym jedynym obiektem przez długie, długie wieki to był tak naprawdę kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, bo trzeba pamiętać, że okres średniowiecza to też bardzo ważna rola kościoła, więc ten kościół musiał być kościół parafialny, który tutaj funkcjonował przy rynku, powstaje też w drugiej połowie wieku XIII. Pierwsza wzmianka o plebanie to rok 1308, pleban Hunold, który tutaj sprawował władzę w naszym kościele parafialnym. Także mamy kościół. Kościół jest po przebudowach, pierwotnie wybudowany w stylu gotyckim, ale jest w tym miejscu, kiedy powstawał w tych wiekach średnich. Jesteśmy na rynku, który też wtedy został wytyczony i który się nie zmienił. Pan redaktor stoi w miejscu takim zaznaczonym klinkierem, w którym zostało wytyczone miejsce, w którym stał kiedyś ratusz. To jest troszkę późniejsza historia. XVII-XVIII wiek, ten ratusz został rozebrany w połowie wieku XIX, ale to miejsce zostało zaznaczone. Mamy zaznaczone miejsce, w którym stała brama krakowska. No i po drugiej stronie można zobaczyć również studię, która zachowała się w takiej nowoczesnej obudowie. Jest to efekt prac archeologów na przełomie lat 2001-2003. Te elementy są. Muzeum też oczywiście posiada zabytki archeologiczne, chociaż ich nie jest tak dużo. Jeżeli chodzi o średniowiecze, to jest zaledwie kilka fragmentów naczyń ceramicznych i wiele, wiele innych zabytków, ale już z późniejszego okresu. Kolejna istotna kwestia. Dużo możemy się dowiedzieć a propos historii miasta Mysłowice z tak zwanej Czerwonej Księgi. Co to za Czerwona Księga? Tak, to bardzo ważny dokument, najważniejszy w zasadzie, dlatego że tych informacji źródłowych do historii tej najdawniejszej miasta do okresu średniowiecza, później do czasów nowożytnych, nie mamy zbyt wiele. I ta Czerwona Księga to jest bardzo ważny dokument. Obejmuje lata 1590-1762. Jest to protokolarz, w którym zapisywała Rada Miejska najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem miasta. Dlaczego Czerwona Księga? Dlatego, że była prawiona w skórę i barwiona
barwiona była na kolor czerwony. Ta czerwona księga do dzisiaj spoczywa, jest przechowywana w Archiwum Państwowym w Katowicach, także bardzo cenne źródło, szczególnie tego okresu nowożytnego, ale nie tylko, dlatego że z tego źródła możemy też wiele rzeczy wnioskować, możemy wnioskować także o przeszłości miasta w okresie średniowiecza, dlatego że te informacje pozwalają nam odtwarzać tą przeszłość średniowieczną. Ułatwiają to też oczywiście zabytki archeologiczne, których nie jest wiele, dlatego że pewnie trzeba by liczyć na to, że kolejne jakieś duże badania archeologiczne odkryłyby naszą przeszłość w znacznie większym stopniu. Natomiast te zabytki, które się zachowały, też pozwalają nam wnioskować o tym, jak ta przeszłość miasta wyglądała. To teraz jeszcze przechodzimy do takiej dość istotnej kwestii, tak zwanych właścicieli miasta. Coś o nich wiemy? Tak. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że miasto Mysłowice było miastem prywatnym. To nie było miasto królewskie, miało swoich właścicieli. Pierwszym oczywiście nam znanym to jest Otton z Pilczy. Po nim mamy Michała Herbu Pilawa i do mniej więcej do połowy wieku XV rządzą Pilawici, czyli kolejne osoby spod tego herbu. Później takie ważne rody, które zapisały się bardzo mocno w historii miasta, to chociażby Turzonowie, Salomonowie, tutaj jest szczególnie Anna Katarzyna Salomon, która między innymi doprowadziła do odbudowy zniszczonego kościoła mariackiego na przełomie wieku XVI-XVII. No i po Salomonach mamy wreszcie Mieroszewskich, ten władający Mysłowicami prawie 200 lat zapisał się bardzo mocno w historii miasta, choć nie zapisał się w taki sposób, że doprowadził do rozwoju. I Mieroszewscy władali Mysłowicami, ale także ziemiami przyległymi do tego miasta, bo o tym trzeba też pamiętać, że dzisiejsze dzielnice miasta, ale nie tylko miasta Mysłowice, ale chociażby miasta Katowice czy Sosnowca, to kiedyś były miejscowości, które przynależały do tak zwanego państwa mysłowickiego, do tych dóbr, które tutaj się grupowały wokół miasta. Trzeba pamiętać, że w Parku Zamkowym mieliśmy siedzibę właściciela Mysłowic i te rody sprawowały pieczę nie tylko nad miastem, które było stosunkowo nieduże, ale także przyległymi miejscowościami. Jak słyszeliśmy, historia miasta Mysłowice jest wyjątkowo interesująca. To była pierwsza część naszego spotkania, gdzie tak naprawdę nie do końca omówiliśmy całość, ale chociaż ten mały fragment. Tak, omówiliśmy mniej więcej czasy średniowiecza, czasy nowożytne i gdzieś dotarliśmy do wieku XIX, bo ten wiek XIX jest bardzo ważny w historii miasta. Wtedy następuje dynamiczny rozwój Górnego Śląska, jak i miasta Mysłowice. To był pierwszy odcinek naszego spotkania, a już niebawem część druga. Zapraszamy serdecznie.